ostatnim odcinku pokazywałyśmy Wam, jakie są najczęstsze błędy w makijażu. Dziś pokażemy, jakie są błędy modowe. Zapraszamy do Słonecznej TV. Daria, powiedz, jakie są najczęściej popełniane modowe grzeszki? Najczęstszym grzeszkiem Polek jest to, że zakładałem za małe lub za duże ubrania. Zakładałem ubrania, które nie pasują do wieku, czyli albo się po prostu postarzają, albo zbytnio odmładzają. No i myślę, że to są takie grzeszki i czasami też przesadzamy z akcesoriami. Chcemy przedobrzyć, zakładamy na siebie za dużo rzeczy, no i czasem to po prostu nam nie wychodzi. A na przykład taka widoczna bielizna, przezroczysta bluzeczka i taka niepasująca do niczego w ogóle. Tak, takim bardzo częstym błędem jest, że pod białe koszule zakładamy, czy pod białe bluzki biały biustonosz, tak? Lub tego już nie robimy. Nie robimy. Tylko cielisty. Tak, zakładamy cielisty, neutralny, który się nie wybija spoza jasnej bluzki. Bo ten biały wydaje się kobietom, tak, że jego nie będzie widać, a widać go bardziej tak naprawdę. Tak, no i oczywiście jest tak, że często też panie mają taką skłonność, że ubraniami po prostu podkreślają to, czego nie trzeba. No i nie ukrywają swoich wad, tak? A chodzi o to, żeby właśnie zatuszować, podkreślić to, co jest piękne, zatuszować to, dokładnie, czego nie chcemy pokazywać. Trzeba znać swoją sylwetkę, troszeczkę mieć pojęcie o proporcjach. Jeżeli będziemy miały taką wiedzę, to na pewno zawsze będziemy się dobrze ubierać. Ale myślę, że teraz właśnie pokażemy, żeby było dla kontrastu, jak jesteśmy źle ubrane i jak się ubieramy dobrze. Super, to szukamy stylizacji. Tak. Ciebie wiesz co? Ciebie pogrubię, a siebie postarzę. Cudownie! Czy chcesz odwrotnie? Wszystko mi jedno. Dobra. Aneta? Tak? Jesteś gotowa? Ach, wiesz co, na to nigdy nie będę gotowa. No ale chodź, muszę cię zobaczyć, a ty musisz mnie. Uwaga. Dobra. Daria, uważaj. Takiej mnie jeszcze nie widziałaś. Oto ja. Jeden modowy grzech. Dokładnie tak. No ale popatrz na mnie, może cię to coś pocieszy. No odrobinkę, mi lepiej, słuchaj, jak na ciebie patrzę. Dobra, co jest głównym grzechem tutaj w mojej stylizacji? Twoje główne... O ile można to nazwać stylizacją, tak właściwie? No jest to stylizacja, niewątpliwie. Głównym grzechem są leginsy. Pamiętajcie dziewczyny, że leginsy to nie są spodnie. Jeżeli zakładamy leginsy, to musimy po prostu założyć coś, co nam zakryje pupę, tak? Ponieważ no, w leginsach niestety wyglądamy jak w rajstopach. I to nie wygląda korzystnie i to jest ogromny grzech. No, czyli jeśli już zakładamy, tylko z czymś dłuższym, z tuniką. Tak, z tuniką, tak, jak najbardziej. No i tutaj już mamy ten print, tak, panterka i do tego jeszcze ten sweterek, który też ma taki dziki print, jest włochaty, dużo się na nim dzieje. Czyli niedobrze jest łączyć takie printy zwierzęce szczególnie, prawda? Tak, ze sobą, to już naprawdę trzeba mieć ogromne wyczucie stylu, żeby to fajnie wyglądało. Do tego jeszcze widzisz torebka z trędzami, która jest super modna, no, ale to tak? Jest na sezonu, no ale tutaj już w tym zestawie, no... Za dużo się dzieje. Za dużo się dzieje, do tego jeszcze bodki, które też są bardzo fajne, w szpic. Ale tutaj skracają chyba skracają, tak. I właśnie tutaj dodałyśmy ci troszkę objętości, No efekt jest. Efekt jest jaki jest, no nie wygląda to za dobrze. No ja się starałam postarzyć swoim zestawem. No powiem ci, udało ci się. Tak, no mamy tutaj taką sukienkę dosyć poważną, połączoną z takimi perłami. Które gdyby założyć do czegokolwiek innego, do zwykłej czarnej bluzeczki, tak, albo do białej świetnie. Koszuli, tak. Do ramoneski czy do jeansów. Do tego to wygląda Za dobrze. Do tego właśnie jeszcze płaskie takie balerinki, które z tą długością bardzo mnie też skracają. Jakby taka długość przy wzroście takim nie za wysokim jak ja nie jest dobra. Taką długość możemy tylko i wyłącznie nosić, kiedy zakładamy wysokie buty. Tak, no i taki kuferek, który też sam w sobie jest bardzo fajny, ale jakby połączony to w całość daje takie, że ja sobie dodałam, myślę, że minimum 10 lat w tym zestawie. No dobrze, a teraz mam do ciebie pytanie. Czy możemy coś zrobić, żeby te stylizacje, niektóre z tych ubrań jakoś wykorzystać, żeby z tego stworzyć fajne stylizacje? Tak, u ciebie to na pewno nie będzie trudne. Wystarczy pozbyć się tylko tych leginsów. Okropne są. Tak, i tutaj wszystko złagodzić i myślę, że nie będzie źle, a u mnie myślę, że też coś da się wykrzesać z tej sukienki, ale to teraz przekonamy się, jak to nam wyjdzie. Dobra. Daria, już wiemy, jak nie łączyć ze sobą rzeczy, żeby się nie pogrubić albo nie wyglądać, nie wiem, za nisko, za staro. A teraz? A teraz na podstawie tych ubrań pokażemy Wam, jak zrobić naprawdę fajne stylizacje. Ja
pokaż się. No i widzisz? Nie jest tak najgorzej, jak myślałaś. Wystarczyło tylko zmienić leginsy na spódniczkę. Chociaż mogłaby być tak naprawdę jakaś naukowa spódnica, albo nawet czarne spodnie. Czarne spodnie, wiesz co, tak, i mogłyby być nawet te botki, tylko byś musiała mieć czarne kryjące rajstopy. Mhm. Ale w przypadku, jeżeli mamy gołą nogę, lepiej się sprawdzą tutaj takie czułenka, wyglądasz wtedy zgrabniej, szczuplej. I zobacz, i ta torebka z frędzelkami jakby w połączeniu z tym swetrem, w tej stylizacji takiej spokojnej bardzo się broni. Tu właśnie tak jest typowo drapieżny element, ten sweterek, który wcześniej się wydawał kiczowaty. Tak. Ale teraz wygląda bardzo stylowo i fajnie. Czyli bardzo zwracamy uwagę na to, jak łączymy ze sobą rzeczy, to jest bardzo istotne. Tak, nie możemy przesadzać, tak, jeżeli chcemy się bawić w łączenie różnych printów, naprawdę musimy jakby wiele rzeczy przymierzyć, muszą pasować do nas, do naszej osobowości, tak, do makijażu, no do wszystkiego. Jakby każdy element tworzy tą stylizację. I ale bezpiecznie jest wtedy, kiedy mamy jedną rzecz z takim jeżeli elementem. Jeżeli czujemy się pewnie. Wtedy nie ma niebezpieczeństwa, że będziemy wyglądać po prostu śmiesznie. Dokładnie. No i tutaj w moim przypadku po prostu sukienka, która była dosyć poważna. Odmłodniałaś bardzo. No mam nadzieję, wiesz co, troszeczkę ją wzięłam tak, że ją zluzowałam tutaj paseczkiem i ją tak skróciłam, więc jakby troszeczkę długo się zmieniła. Balerinki wymieniłam na czułenka, takie jak twoje. No i zarzuciłam do tego po prostu troszeczkę taką rock'n'rollową kurteczkę. Przepiękna jest ta kurtka. Tak, jakby ona też tak, wiesz, zmienia charakter i ten sam kuferek, tylko że po prostu wzięłam długi pasek i założyłam go na ramię, jeszcze dołożyłam zamiast tego naszyjnika takie bransolety i myślę, że jakby zmieniłam tą sukienkę w coś nie najgorszego. Także myślę, że... Nie najgorszego? No wyglądasz rewelacyjnie. No, ty również, więc dziewczyny... To co, teraz czeka nas impreza chyba. No, myślę, że tak. Z piątek, więc jak najbardziej. Więc dziewczyny, jeżeli macie w szafie jakieś rzeczy, które myślicie, że są kiczowate, po prostu zestawcie je z jakimiś minimalistycznymi rzeczami, a na pewno na tym dobrze wyjdziecie. Do zobaczenia za tydzień. To niestety nie jest przecenione, ale takie podobne jak Mandaria, nawet ładniejsze, nie? Oj, Daria przyszła. Jak ona jest zabawna, naprawdę dołożyła.